Co to jest kondensator? Tak wygląda kondensator z zewnątrz, ale co jest w środku? We wnętrzu tego kondensatora znajduje się to samo co we wnętrzu praktycznie każdego kondensatora. Dwa kawałki przewodzącego materiału, czyli przewodnika, dwa paski metalu, które oddzielone są od siebie innym materiałem, nieprzewodzącym. Te paski papieru włożone są pomiędzy paski metalu, żeby metalowe paski nie stykały się ze sobą. Do czego taki kondensator może się przydać? Jeżeli podłączymy te dwa metalowe paski do baterii, to mogą one gromadzić ładunek elektryczny. I do tego właśnie służą kondensatory. Kondensator służy do gromadzenia ładunku elektrycznego. Jeżeli podłączymy do kondensatora baterię, to do dodatniego bieguna baterii, Zostaną przyciągnięte ładunki ujemne, a po drugiej stronie ładunki ujemne będą odpychane od ujemnego bieguna baterii. Jeżeli ładunki ujemne z prawego paska metalu przemieszczą się w stronę dodatniego bieguna baterii, to zostanie tam nadmiar ładunków dodatnich i metal ten będzie naładowany dodatnio. Podłączenie baterii spowodowało, że prawy kawałek metalu ma mniej ładunków ujemnych niż dodatnich. I analogicznie, Lewy kawałek metalu będzie naładowany ujemnie, bo dopłynęły do niego ładunki ujemne z ujemnego bieguna baterii, i jest ich teraz więcej w metalowym pasku niż ładunków dodatnich. Zauważcie, że obydwa kawałki metalu posiadają tę samą ilość ładunku elektrycznego mają tylko przeciwne znaki. Inaczej mówiąc, jeżeli ładunek zgromadzony na prawym pasku metalu wynosi plus 6 kulombów, to ładunek zgromadzony na lewym pasku metalu wynosi minus 6 kulombów, bo każdy pojedynczy ujemny ładunek elektryczny usunięty z prawego paska metalu powoduje dopłynięcie również jednego ujemnego ładunku do lewego paska metalu. Nawet jeżeli paski metalu mają różne wymiary i kształty, to ciągle gromadzą tę samą ilość ładunku elektrycznego z przeciwnymi znakami. Pokazaliśmy jedynie ruch ładunków ujemnych, bo w rzeczywistości to właśnie ujemnie naładowane elektrony przemieszczają się swobodnie wewnątrz metalu. Dodatnio naładowane protony nie przemieszczają się. Proces przemieszczania się ładunku z jednej strony na drugą nie trwa w nieskończoność. Ładunki ujemne przyciągane przez dodatni biegun baterii będą również przyciągane przez ładunki dodatnie zgromadzone na prawym pasku metalu. Po jakimś czasie ładunki ujemne będą przyciągane przez naładowany dodatnio pasek metalu, tak samo jak przez dodatni biegun baterii. Siły przyciągania z jednej i z drugiej strony zrównoważą się i proces przemieszczania ładunku zostanie zakończony, a ładunki dodatnie i ujemne, zgromadzone w metalu, pozostaną w miejscach, do których dotarły. Można wtedy nawet usunąć baterię, a ładunki pozostaną w tych samych miejscach. Ładunki ujemne będą chciały wrócić do swoich dodatnich odpowiedników, bo ładunki przeciwne się przyciągają, ale nie ma już takiej możliwości, bo obwód został przerwany. To również tłumaczy, dlaczego paski metalu muszą być od siebie odizolowane. Gdyby paski metalu podczas procesu przemieszczania ładunków stykały się ze sobą, to nigdy nie doszłoby do ich zgromadzenia na paskach metalu. Ładunki ujemne płynęłyby ciągle w kółko. Umożliwiliśmy im to, zamykając obwód. To właśnie dlatego potrzebny jest między paskami metalu papier, żeby paski metalu nie stykały się ze sobą. Mówiąc krótko, kondensatory służą do gromadzenia ładunku elektrycznego, ale nie wszystkie kondensatory gromadzą taką samą ilość ładunku. Są takie, które po podłączeniu do baterii są w stanie zgromadzić bardzo duży ładunek. I są mniejsze, które po podłączeniu do tej samej baterii Zgromadzą o wiele mniejszy ładunek. Pojemność kondensatora to liczba, która mówi nam, jak dobry w gromadzeniu ładunku jest dany kondensator. Kondensator o dużej pojemności będzie w stanie zgromadzić duży ładunek, a kondensator o mniejszej pojemności będzie w stanie zgromadzić mniejszy ładunek. Definicję pojemności kondensatora można opisać następującym wzorem. Pojemność równa jest ładunkowi, Zgromadzonemu w kondensatorze podzielonemu przez przyłożone do kondensatora napięcie. Suma wszystkich ładunków w kondensatorze równa jest 0, bo gromadzi on dokładnie tyle samo ładunków dodatnich, co ujemnych. Ale ładunek Q w tym wzorze równy jest ładunkowi na jednej okładce kondensatora. Napięcie w tym wzorze odpowiada za to, że kiedy kondensator gromadzi ładunki elektryczne. To wytwarzają one różnice potencjałów, czyli napięcie, pomiędzy okładkami. Potencjał elektryczny jest wysoki tam, gdzie znajdują się ładunki dodatnie, i niski tam, gdzie znajdują się ładunki ujemne. Zawsze tam, gdzie ładunek dodatni znajduje się blisko ładunku ujemnego, ale nie stykają się one ze sobą, występuje między nimi różnica potencjałów. I te różnice nazywamy napięciem elektrycznym. Warto wiedzieć, że jeżeli pozwolimy, żeby bateria w pełni naładowała kondensator, to napięcie na kondensatorze będzie takie samo jak napięcie baterii. Na podstawie wzoru na pojemność możemy określić jednostkę tej wielkości. Ładunek elektryczny mierzymy w kulombach, a napięcie w voltach. Kulomb przez volt to farad. Jednostka pojemności została tak nazwana na cześć angielskiego fizyka i chemika Michaela Faradaya. Czyli, jeżeli pozwolimy 9-V baterii w pełni naładować kondensator o pojemności 3 Faradów, to zgromadzony w tym kondensatorze ładunek wyniesie 27 kulombów. Inny przykład. Mamy kondensator o pojemności 2 Faradów, który zgromadził ładunek wielkości 6 kulombów. Możemy skorzystać ze wzoru i obliczyć wartość napięcia pomiędzy okładkami tego kondensatora, która wynosi w tym konkretnym przypadku. 3V. Możecie sobie pomyśleć, że im więcej ładunku jesteśmy w stanie zgromadzić w kondensatorze, tym większa jest jego pojemność. Ale wartość pojemności danego kondensatora nie zmienia się w zależności od zgromadzonego ładunku, ponieważ zgromadzenie większego ładunku powoduje zwiększenie napięcia na kondensatorze i stosunek tych dwóch wielkości pozostaje taki sam. Jedynym sposobem, w jaki możemy zmienić pojemność kondensatora. Jest zmiana jego parametrów fizycznych. Możemy zastosować metalowe elementy o większej powierzchni, możemy oddalić je od siebie, zmniejszy to pojemność kondensatora, ale zmiana ilości ładunku zgromadzonego w kondensatorze albo jego napięcia nie zmieni stosunku tych dwóch wartości czyli nie zmieni pojemności kondensatora.